Witam wszystkich. Ważnym kryterium wiarygodności danego dokumentu historycznego jest jego potwierdzenie przez inne źródła pisane bądź archeologię. W dzisiejszym filmie chciałbym więc przedstawić relacje starożytnych, niechrześcijańskich pisarzy na temat wydarzeń przedstawionych również w Nowym Testamencie. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nie będę tu podawał każdego skrawka tekstu potwierdzającego najmniejsze szczegóły Nowego Przymierza, gdyż wtedy ten materiał byłby pewnie zbyt długi i niezbyt ciekawy. Będą to jedynie pewne przykłady, no i będę pomijał świadectwa odnoszące się bezpośrednio do samego Jezusa Chrystusa, ponieważ zrobiłem to już w pierwszym filmie z tego kanału i jeśli ktoś go nie widział, to zachęcam do obejrzenia. Jedną z istotnych w Nowym Testamencie postaci jest Jan Chrzciciel. Był to prorok, który chrzcił ludzi nad Jordanem, ochrzcił również samego Chrystusa i w pewnym momencie został uwięziony przez Heroda Antypasa oraz stracony niedługo później. Jego działalność, uwięzienie oraz śmierć potwierdza żydowski historyk Józef Flawiusz w dawnych dziejach Izraela z roku 93. Niektórzy Judejczycy uważali, że to Bóg wytracił wojsko Heroda, sprawiedliwie wymierzając królowi karę za zgładzenie Jana zwanego Chrzcicielem. Ów Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem. Zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę i by do chrztu przystępowali, zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych, gorliwie czcząc Boga. Miły Bogu będzie taki chrzest, głosił. Jeśli potraktuję go nie jako przebłaganie za jakieś występki, ale jako oczyszczenie ciała, duszę już przedtem dogłębnie oczyściwszy sprawiedliwością. Gdy zewsząd nadciągały rzesze, bo nauki Jana roznieciły wśród ludzi niesłychany entuzjazm, Herod uląkł się, by tak wielki autorytet owego męża nie popchnął ich do buntu przeciw władzy. Wyglądało bowiem na to, że na wezwanie Jana gotowi byliby ważyć się na wszystko. Dlatego wolał raczej pozbyć się go, zanim zarzekwi on jakiś niepokój w państwie, niż potem, wobec nieodwołalnych już wydarzeń, być zmuszonym do zmiany postępowania. Z powodu więc takiego podejrzenia Heroda spętano Jana i zaprowadzono do wyżej wspomnianej twierdzy Macheront, gdzie go też zabito, a Judejczycy potem uznali, że zagłada wojska była pomstą Bożą na Herodzie za śmierć owego męża. W relacji Flawiusza są pewne różnice względem Ewangelii. U niego czytamy, że chrzest Jana nie był na odpuszczenie grzechów, podczas gdy według Ewangelii był, oraz że Jan został uwięziony z przyczyn politycznych, natomiast z Ewangelii dowiadujemy się, że było to spowodowane skrytykowaniem przez Chrzciciela małżeństwa Heroda z Herodiadą. Generalnie jednak ów fragment potwierdza relację Nowego Testamentu, a występowanie dotyczących szczegółów różnic między nimi wcale nie oznacza, że automatycznie Flawiusz ma rację, chociażby dlatego, że pierwsze Ewangelie powstały sporo wcześniej niż dawne dzieje Izraela. W tym samym dziele Józefa mamy również potwierdzenie pewnego wydarzenia przedstawionego w Dziejach Apostolskich, mianowicie jest w nim mowa o wielkim głodzie z lat 40. I wieku, oraz chrześcijanach pomagających podczas niego braciom w Judei. O tym głodzie znajdujemy w dziele Flawiusza taki oto fragment. Nastał w Judei wielki głód i wtedy to królowa Helena zakupiła za wielką sumę zboża w Egipcie i rozdzieliła je między cierpiących niedostatek. Ewangelie podają, że w czasie śmierci Pana Jezusa nastał mrok oraz nastąpiło trzęsienie ziemi. Kilku starożytnych chrześcijańskich pisarzy, m.in. Orygenes, Juliusz Afrykańczyk oraz Eusebiusz, odnośnie tych wydarzeń powołuje się na niezachowane do dzisiaj pisma. Juliusz Afrykańczyk wspomina na przykład o rzymskim historyku Talusie, który pisał w połowie I wieku. Cały świat opanowały straszliwe ciemności. Skały poruszyły się, a wiele miejsc w Judei, a także innych krainach uległo zniszczeniu. Nastała wówczas ciemność, którą Talus w trzeciej księdze historii nazwał bezzasadnie, jak sądzę, zaćmieniem słońca. Mrok i trzęsienie odnotował prawdopodobnie również żyjący w II wieku grecki pisarz Flegon Strales, który w swoim dziele Zestawienie olimpijskich zwycięzców i czasów
miał napisać, że w czwartym roku 202 olimpiady, czyli w 33 roku naszej ery, słońce uległo zaćmieniu większemu niż kiedykolwiek, tak że w ciemności o godzinie 6 widać było gwiazdy, a równoczesne trzęsienie ziemi w Bityni w gruzy obróciło wiele domów w Nicei. Można tutaj zarzucać, że chrześcijanie mogli sobie po prostu zmyślić wspomniane świadectwa, jednak warto zauważyć, że Afrykańczyk, powołując się na Talusa, wychodzi ze stanowiska sceptycznego, polemizując z tym, że Talus uważa zaćmienie słońca za przyczynę ciemności. A w takim przypadku trochę bez sensu jest wymyślać świadectwo, z którym wymyślający się nie zgadza. Istnieje również badanie geologiczne, którym kierował Jefferson Williams z Supersonic Geophysical oraz Markus Schwab i Achim Brauer z niemieckiego Centrum Badań Geologicznych, które pokazało, że w rejonie Morza Martwego 3 kwietnia 33 roku naszej ery, czyli wtedy, kiedy prawdopodobnie został ukrzyżowany Jezus, faktycznie miało miejsce trzęsienie ziemi. Dla zainteresowanych zostawiam kilka linków w opisie. W Ewangelii Mateusza opisana jest rzeź niewiniątek. Herod, kiedy dowiedział się od mędrców, że w Betlejem ma się narodzić król żydowski, rozkazał zabić tam wszystkich chłopców do lat 2. Do owej zbrodni Heroda odnosi się rzymski pisarz Makrobiusz w swoich Saturnaliach napisanych około 400 roku. Dowiedziawszy się, że pośród małych dzieci, które kazał w Syrii zamordować Herod, znalazł się też synek Heroda, robiąc aluzję do żydowskiego zwyczaju powstrzymania się od wieprzowiny, powiedział August: lepiej być wieprzem Heroda niż jego synem. Na świadectwo Makrobiusza trzeba patrzeć z pewnym przymrużeniem oka, ze względu na to, że pochodzi dopiero z V wieku, zostało więc napisane setki lat po fakcie. Z drugiej strony wiadomo, że Herod Wielki był władcą bardzo brutalnym i pod koniec życia paranoicznie doszukiwał się różnych spisków przeciwko niemu, przez co zginęło wiele osób, również z jego rodziny, na przykład jego 3 synów, i wydanie rozkazu zabicia małych dzieci po usłyszeniu, że w Betlejem ma się narodzić król żydowski, jest czymś, co bardzo by do niego pasowało. Jeśli już mowa o epizodzie z niewiniątkami, to chciałbym się jeszcze odnieść do pewnego czasem pojawiającego się zarzutu, mianowicie, że nie wspomina o tym Józef Flawiusz, mimo że podchodził bardzo krytycznie do Heroda Wielkiego i odnotował wiele jego zbrodni. Po pierwsze, znowu mamy tutaj do czynienia z argumentem ex silentio. Józef, jak i inni starożytni historycy, nie muszą pisać o wszystkim. Flawiusz prawdopodobnie był naocznym świadkiem pożaru Rzymu w roku 64, co było bardzo ważnym i doniosłym wydarzeniem, a jednak milczy na ten temat. Po drugie, Betlejem w tamtym czasie było po prostu małą, ubogą wioską, leżącą poza nurtem głównych wydarzeń politycznych w Palestynie. Szacuje się, że mieszkało tam wtedy gdzieś 1000-2000 osób i przy takiej liczbie mieszkańców, chłopców w wieku do lat 2, mogło być na przykład kilkanaście. Oczywiście śmierć tych dzieci wciąż jest czymś strasznym, ale biorąc to wszystko pod uwagę, staje się zrozumiałe, że żydowski pisarz mógł o tym nie wiedzieć albo po prostu tego nie odnotować. W Dziejach Apostolskich znajduje się opis śmierci prześladującego chrześcijan Heroda Agryppy I. Święty Łukasz odnotowuje, że w Cezarei, ubrany w królewskie szaty Agryppa, miał mowę, podczas której ludzie zaczęli nazywać go Bogiem, po czym, jak pisze ewangelista, uderzył go anioł pański i jakiś czas po tym zmarł. Tutaj wracamy do Flawiusza i jego dawnych dziejów, gdzie zamieścił zbliżoną relację tego wydarzenia. W drugim dniu widowisk, odziany w szatę, która była całkowicie utkana z niezwykłym kunsztem ze srebra, przybył o świcie do teatru. Wtedy w promieniach wschodzącego słońca srebro przedziwnie jaśniało, wydając blask, który budził u patrzących na nie uczucia bojaźni, zmieszane z nabożnym szacunkiem. Zaraz więc pochlebcy ze wszystkich stron zaczęli wznosić okrzyki, które jemu samemu nie miały wyjść na dobre, nazywając go Bogiem.
bądź nam miłościwy, wołali, i choć dotychczas baliśmy się Ciebie jako człowieka, to odtąd uważamy Cię za istotę wyższą od śmiertelników. Król nie zganił ani nie odrzucił ich bezbożnego pochlebstwa, lecz wkrótce potem, podniósłszy głowę, zobaczył nad sobą sowę siedzącą na rozciągniętym sznurze. Od razu pojął, że jest ona dlań zwiastunem nieszczęścia, tak jak poprzednio szczęścia, i serce ścisnęło mu się ze smutku. Nagle uczuł boleści w brzuchu, które od razu wystąpiły z wielką gwałtownością od samego początku. Rzucił się więc ku przyjaciołom i rzekł: oto ja, wasz Bóg, muszę już rozstać się z życiem, gdyż los natychmiast udowodnił, jak kłamliwe były skierowane do mnie słowa. Nazwaliście mnie nieśmiertelnym, a oto już śmierć po mnie przychodzi. Ciekawym jest, że greckie słowo oznaczające u Łukasza anioła jest identyczne ze słowem oznaczającym zwiastuna, którym Józef określa sowę. Ów pisarz wspomina o śmierci Heroda Agryppy w Cezarei w jeszcze jednym dziele, Wojnie Żydowskiej z roku 75. Niebawem z tak wielkiego królestwa zaczęły płynąć do skarbu Agryppy ogromne bogactwa. Środki te przeznaczył na niebyle jakie cele. Wokół Jerozolimy począł bowiem wznosić tak potężne mury, że gdyby budowę ich ukończono, daremny byłby trud oblegania miasta przez Rzymian. Lecz zanim to dzieło osiągnęło odpowiednią wysokość, zmarł on w Cezarei. Ewangelia Mateusza zawiera wzmiankę o gwieździe betlejemskiej, która została zauważona przez mędrców i zwiastowała narodziny naszego Pana. Starożytni chińscy historycy często pisali o różnych pojawiających się na niebie zjawiskach i jedno z tamtejszych dzieł historycznych, Księga Hanów, pisana na przestrzeni kilkudziesięciu lat i ukończona w roku 111 naszej ery, odnotowuje obiekt, który często jest właśnie z gwiazdą betlejemską utożsamiany, czyli kometę, która pojawiła się w 5 roku przed naszą erą i była widoczna na niebie przez 70 dni. Na koniec chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić do pomocy Kacprowi, a konkretniej do zbiórki na protezę ręki dla niego na stronie Się Pomaga. Link oczywiście zostawiam w opisie. I to na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego. Cześć!